Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek, a witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. A dzisiaj łączymy się z panem Andrzejem Powierzą, analitykiem domu maklerskiego City Handlowy. Dzień dobry, panie Dzień Andrzeju. dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym z panem porozmawiać o tym, na jak duży szok przygotowane są polskie banki. Czy polskie banki w związku z wpływem koronawirusa na gospodarkę wezmą na siebie dużą część strat? Może zacznę, panie Andrzeju, od takiego zauważenia, że indeks WIG banki od połowy lutego spadł o prawie 40%. Jest to drugi od końca najgorszy indeks sektorowy na giełdzie. Więcej spadł tylko indeks WIG Odzież. Czy panie Andrzeju, czy to oznacza, że inwestorzy właśnie dyskontują przez tą przecenę mocne tąpnięcie w gospodarce, mocną recesję i mocne pogorszenie wyników banków? Myślę, że dzisiaj to dyskontują głównie niewiadomą. Niewiadomą, jeżeli chodzi o to, jak długo będzie trwało to zamknięcie gospodarki, to siedzenie w domach. Niewiadomą, jeżeli chodzi o to, w jakich nastrojach wrócimy do pracy i czy będziemy jak wcześniej chodzić do restauracji, chodzić do galerii handlowych, kupując rzeczy, których nie zawsze potrzebujemy, ale czy też zostaniemy w takim trybie strachu i będziemy tylko przemykać tam i z powrotem i mniej konsumować. Więc to jest ta główna niewiadoma, którą widzimy w kursach wszystkich akcji wszystkich sektorów. W bankach jeszcze dodatkowo, tak, wszystkich spółek. Dochodzi jeszcze pytanie o to, jak podzielimy koszty zwalczania wirusa i jest podejrzenie, że inwestorzy obawiają się, że pewną część tych kosztów będą musiały ponieść banki. Dzisiaj ten podział kosztów jest niepewny, no i tą niepewność widzimy przede wszystkim w kursach. Panie Andrzeju, a ma pan może takie dane, statystyki, jak odbijały się na wynikach banków, na wynikach sektora poprzednie kryzysy finansowe, ten z 2008 roku, 2009, z 2011, ten kryzys zadłużeniowy w państwach europejskich. Jak wtedy banki, jak dużo przyjęły na siebie tych kosztów? To ja nawet spojrzałem dalej i tak, czyli zaczynając od 98 roku, wtedy wyniki sektora spadły o 61%. W 2002 roku spadek był około 50% i po globalnym kryzysie finansowym w 2009 roku wyniki sektora spadły o 40%. Te późniejsze turbulencje w Europie Zachodniej, typu 2012 i następne, to prawie nie były widoczne w wynikach sektora polskiego. Tutaj mieliśmy wpływ lokalnych, jednorazowych zdarzeń, więc to pomijam. Więc jak widać, takie większe, cykliczne zdarzenia w gospodarce oznaczają, że wynik sektora się mniej więcej przepoławia. W tej chwili, panie Andrzeju, mamy takie spektakularne działania Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cięcie stóp. Są decyzje nadzoru finansowego dotyczące poluzowania wymogów kapitałowych. Które, panie Andrzeju, z tych działań są właśnie uderzające w wyniki, a które neutralizują te wyniki sektora? Obniżenie stóp procentowych jest zawsze negatywne dla wyników polskich banków. Ta obniżka, która została ogłoszona w zeszłym tygodniu, to według moich obliczeń powinna zmniejszyć zyski sektora o około 10%, trochę ponad 10%. I to jest mniej więcej zgodne z tym, co ujawniły dwa banki, które już się na ten temat wypowiedziały, czyli PKO BP i PKO SA. Ten negatywny wpływ obniżki stóp jest lekko zneutralizowany poprzez zmniejszenie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej, ale ten łagodzący wpływ jest stosunkowo nieduży. To, co pomaga bankom i
całemu sektorowi i gospodarce to jest na pewno dostarczanie płynności przez bank centralny. Głównie jako deklaracja, no bo wchodzimy w kryzys z sektorem w miarę płynnym, płynnym. Ale no nie wiadomo, jak się sytuacja będzie rozwijać. Elementem, który można powiedzieć jest konsekwencją trochę i przełożeniem tej płynności dostarczanej przez bank centralny jest ogłoszenie przez banki komercyjne różnego typu wakacji kredytowych, czyli ulgi płynnościowej dla klientów, którzy mogą przez pewien okres od 3 do 6 miesięcy nie płacić rat. I to z punktu widzenia banków jest przede wszystkim zdarzenie o charakterze płynnościowym, ale skoro ta płynność jest dostarczana przez bank centralny, no to nie jest to problem dla sektora. Więc innymi słowy, te wakacje kredytowe są pewnym przełożeniem dostarczania płynności przez bank centralny na realną gospodarkę. Ale pamiętajmy, że mówimy tu tylko o płynności. Drugi element to jest same poniesienie kosztów zamknięcia wielu biznesów. To jest zupełnie inna sprawa. Więc z jednej strony ci wszyscy, którzy skorzystają z tych wakacji kredytowych, tak jak zresztą zwracał na to uwagę przewodniczący KNF-u, muszą pamiętać, że to jest tylko płynnościowa pomoc, odsetki według tej oferty bankowej doliczane. Kapitał trzeba będzie. Tak jest, więc ale dalej zostaje pytanie, kto te koszty zamknięcia gospodarki będzie ponosił. Wydawałoby się naturalne, że skoro wynika to z decyzji rządzących, podjętych w interesie wszystkich, no to w jakiś sposób wszyscy państwo powinni te koszty ponieść, ale jak na razie wydaje się, że raczej intencją jest przenoszenie tego kosztu pomiędzy różnych uczestników realnej gospodarki z bardzo małym zaangażowaniem środków publicznych na tę pomoc. I stąd to podejrzenie, od którego zacząłem, że dużą część tego kosztu będą musiały podnieść banki. Panie Andrzeju, a czy w tej chwili da się to jakoś zaprognozować, patrząc być może na te decyzje nadzoru, o ile właśnie te współczynniki zostały poluzowane, ile takiego, na ile taki koszt poniesiony przez banki może być szacowany? Czy tego się nie da oszacować, ile będzie? Możemy powiedzieć, ile banki mogą ponieść tego kosztu bez uszczerbku dla swojej przyszłej działalności. No bo usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu o obniżeniu do zera, zlikwidowaniu tak zwanego bufora ryzyka systemowego i to oznacza uwolnienie ponad 30 miliardów kapitału. Ale co to znaczy? To znaczy, że banki muszą o 30 parę miliardów mniej mieć kapitałów, żeby prowadzić działalność, żeby spełniać wymogi kapitałowe. Innymi słowy, uzasadnienie tej decyzji było takie, że nie służy to wypłacie dywidendy przez banki. No i dzisiaj usłyszeliśmy od KNF-u, że zalecenie jest takie, żeby w ogóle za zeszły rok dywidend nie płacić. Chodzi o to, żeby banki utrzymały zdolność finansowania gospodarki i mogły zaabsorbować straty. Czyli inaczej mówiąc, banki mogą dzisiaj zaraportować 30 miliardów strat kredytowych i dalej będą w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o spełnianie wymogów kapitałowych, w jakim były w zeszłym tygodniu przed tą decyzją. To więc można to rozłożyć na trzy etapy. Po pierwsze, z punktu widzenia akcjonariuszy banku patrząc, no dobrze, że wymóg kapitałowy spadł, ale jeżeli okazuje się, że po to spadł, żebyśmy mogli pokazać straty, wziąć na siebie część kosztów bez uszczerbku dla przyszłej działalności, no to już nie jest tak dobra wiadomość, ale de facto to się zeruje. Jeżeli obudzimy się na drugi dzień i stwierdzimy, trudno, były kapitały, poszły kapitały, ale ich nie wpływa to na naszą zdolność do generowania zysków w przyszłości, ponieważ kapitałowy został obniżony, no to można powiedzieć, że jesteśmy dalej w tym samym miejscu. Ja się śmieję, że przykład Idea Banku pokazuje, że można prowadzić działalność bankową bez kapitałów. Kapitały w banku są tylko po to, żeby spełniać wymogi, żeby być poduszką bezpieczeństwa na wypadek złej sytuacji, ale jeżeli tych wymogów nie ma,
to dopóki nic złego się nie dzieje, nie możemy funkcjonować bez kapitałów. I w związku z tym ta decyzja otwiera, sugeruje, że intencją jest, aby banki w dużym stopniu wzięły na siebie koszty walki z kryzysem, żeby były gotowe, przygotowane do raportowania dużych strat. Na koniec może to być nawet pozytywne, paradoksalnie może być pozytywne dla zwrotu z kapitału, bo po kryzysie, jeżeli banki wrócą do zwykłej działalności z mniejszym kapitałem, to zwrot z kapitału będzie większy, ale żeby do tego miejsca dojść, być może będziemy musieli przejść przez okres raportowania przez banki sporych strat. Tego nie wiemy. Ta decyzja robi miejsce na taki scenariusz, który nie będzie aż tak zły, jak będzie wyglądać z zaraportowanych liczb. Ale no na pewno nie jest pozytywny, dlatego można rozumieć tą reakcję inwestorów. Panie Andrzeju, czyli generalnie można powiedzieć tak, że nadzór no, ulżył bankom i oczekuje, że teraz banki wspomogą firmy. Na ile banki będą w stanie no, poluzować tą politykę kredytową? No i jeszcze jedno pytanie chyba też jest ważne. Czy w związku z tym, że tutaj rządzący oczekują, że sporo tych kosztów wezmą na siebie banki, czy powinno się coś zrobić z tak zwanym podatkiem bankowym? Czy można go w tej chwili zawiesić albo właśnie odnieść do powiedzmy, nie wiem, no, bilansu z poprzednich lat? Znaczy to są dwie różne rzeczy, tak bym powiedział. Po pierwsze, w danej dzisiejszej sytuacji wydaje mi się, że byłbym zdziwiony, gdyby rząd dążył do zmniejszenia dochodów podatkowych. W związku z tym, patrząc na sektor bankowy, nie spodziewam się, że podatkowe koszty będą zmniejszone. Zmniejszone te koszty regulacyjne, ten wymóg kapitałowy, co, jak tłumaczyłem, de facto jest w pewnym sensie z punktu widzenia prowadzenia biznesu równoznaczne z pomocą finansową, tak, w tym sensie, że tego typu kwotę, tego rzędu kwotę banki mogą odpisać bez uszczerbku dla przyszłej zyskowności, zakładając, że wykluczony był scenariusz dywidend, no bo jakby robiąc krok w tył, oczywiście jeżeli byśmy przed kryzysem liczyli, że te nadwyżkowe kapitały, są nadwyżkowe kapitały, które będą wypłacane i teraz dowiadujemy się, że one pójdą na walkę z kryzysem, no to jest negatywne zdarzenie. Ale wracając do dzisiejszej sytuacji, więc nie spodziewałbym się, w swoich prognozach dla banków nie zakładam zmniejszenia podatku bankowego. Drugą rzeczą są obciążenia niefiskalne. W ustawie o bankowym funduszu gwarancyjnym jest zapisane, że wysokość składek powinna być ustalana, biorąc pod uwagę cykl gospodarczy i te składki powinny być niższe, kiedy sektor jest w gorszej sytuacji. Więc jeżeli rzeczywiście zmaterializują się te ryzyka, o których mówiliśmy, czyli koszty walki z kryzysem będą duże, dużą część tych kosztów będą musiały ponieść banki i w związku z tym wyniki będą dużo gorsze niż dzisiaj, no to wtedy nawet nie tyle logiczne, co aby zgodne z ustawą byłoby obniżenie składek na BFG w przyszłym roku. Jeszcze inną rzeczą jest to, że musimy się w zasadzie, przepraszam, to chyba okay. Tyle. Panie Andrzeju, bo na koniec jeszcze chciałbym pana zapytać, no bo osłabił się złoty, umocnił się frank szwajcarski. Co to oznacza? Wiemy, co to oznacza dla klientów, a co to oznacza dla banków? Wiemy, że ta kwestia franków no, rozgrywa się cały czas. Czy teraz, jaki może być wpływ właśnie tego umocnienia franka na bilansy banków?
Już pan odpowiem, ale przypomniałem sobie myśl, którą przed chwilą zgubiłem. Okej. Mianowicie chciałem powiedzieć o tym, że generalnie jak sytuacja będzie normalna, no to wtedy będzie czas na przemyślenie kosztów regulacyjnych w sektorze i zyskowności sektora, ponieważ dużo dzisiaj słyszymy o tym, że sektor bankowy jest dobrze przygotowany na trudniejsze czasy. Pod względem bilansowym pewnie tak, w stosunku do globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku kapitały jako procent aktywów dzisiaj wynoszą 11%, wtedy były poniżej 9%. Ale jeżeli chodzi o zyskowność, a ta zyskowność jest nie tylko po to, żeby zarabiali akcjonariusze, brali dywidendy, ale po to, żeby sektor był w stanie ponosić ryzyko kredytowe, ponosić straty, kiedy jest gorzej w gospodarce, być przygotowanym na ten moment. Więc wtedy wchodziliśmy w kryzys ze zwrotem z kapitału na poziomie około 20%. Po tym, jak zyski spadły o 40%, mieliśmy zwrot z kapitału około 9%. Dzisiaj wchodzimy w kryzys z ROE na poziomie 7%. To pokazuje, że od strony zyskowności mamy dużo mniej miejsca. Wtedy przez 2 lata koszty ryzyka mogły wzrosnąć prawie 6 razy. I mimo to sektor był w miarę rentowny. Dzisiaj, gdyby koszty ryzyka wzrosły 3 razy, sektor by nie generował zysków. A wracając do Właśnie w Pana tej pytania Ja chciałem jeszcze zapytać, czy panie Andrzeju, te koszty ryzyka, czy my w tej chwili możemy coś w ogóle prognozować, jak one mogą się zmienić, o ile mogą wzrosnąć? Znaczy prognozować trudno. Ja odnoszę się do tego przypadku z tamtego kryzysu. Wtedy mieliśmy jeden rok w 2008, w którym już zaczęły rosnąć te koszty, bo niektóre banki pod koniec roku, w czwartym kwartale, odzwierciedliły drastyczną zmianę w otoczeniu gospodarczym, tworząc większe rezerwy. I wtedy na poziomie sektora te koszty wzrosły z około 1,6 miliarda do 5 miliardów, po czym w 2009 urosły do 11 miliardów. Więc to jest ta skala, ten około sześciokrotny wzrost, o którym mówię. Koszty ryzyka wyrażone jako procent kredytów brutto osiągnęły prawie 2 punkty procentowe. Dzisiaj startujemy z punktu startu, którym są koszty około 89 punktów bazowych. No i pytanie właśnie, czy podobnie jak wtedy osiągniemy punkt koło 200 punktów bazowych, czyli trochę więcej niż podwojenie, ale to dzisiaj jest wróżenie z fusów. Moim obowiązkiem jest coś założyć, ale to jest bardziej założenie niż prognoza. Panie Andrzeju, to jeszcze króciutko na koniec o te franki zapytam, dobrze? Tak jest. No, wyższy kurs franka oznacza z jednej strony większą atrakcyjność pozywania banków dla klientów, no bo z jednej strony rata jest wyższa, ogólnie jest nam po kryzysie, może być konsumentom gorzej, więc spodziewam się większej liczby pozwów. Z drugiej strony strata banków na przegranej sprawie będzie większa z tego względu, że liczymy ją jako różnicę między aktualnym kursem a kursem z momentu udzielenia, bo de facto no tak. Taki jest skutek decyzji o uznaniu kredytu za nieważny albo o odfrankowieniu uznania go za kredyt złotowy. Więc spodziewam się, że nie tylko koszty banków z dużą ekspozycją na kredyty frankowe wzrosną, ale to oznacza, że też delta, zmiana ich wyniku, to pogorszenie wyniku będzie większe niż banków bez tej ekspozycji. No bo jeżeli zysk przed kosztami spraw frankowych w dwóch bankach spadnie o 50%, ale jeden ponosi większą niż wcześniej zakładaliśmy, ale ogólnie stałą, niezależną od koniunktury, ponosi koszty związane z tymi sprawami, no to jego zysk netto spadnie bardziej niż tego banku, który tych kosztów nie ma. Dlatego podtrzymuję ogólnie swoją preferencję dla banków bez dużej ekspozycji na kredyty frankowe. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę.
Przypomnę tylko, że łączyliśmy się dzisiaj z panem Andrzejem Powierzą, analitykiem domu maklerskiego City Handlowy, specjalizującym się w analizie banków. Państwa zapraszam jutro punktualnie o godzinie 12 na kolejny program Prosto z Parkietu. Zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTube i do subskrypcji.